Dzień dobry. Co sprawia, że dożywając starości będę tą samą osobą, którą byłem jako dziecko? Nie ulega wątpliwości, że posiadane przeze mnie w okresie starości cechy fizyczne i psychiczne będą istotnie różne od tych, które posiadałem jako dziecko. Wiele dzieci, które żyje obecnie, jest bardziej podobnych pod względem swoich cech fizycznych i psychicznych do mnie, gdy sam byłem dzieckiem, niż Adrian Kuźniar z roku, powiedzmy, 1984 jest podobny do mnie w chwili teraźniejszej, a tym bardziej do tego, jakim będę za 20 lat. Jednak żadne z żyjących w chwili teraźniejszej dzieci nie jest identyczne z Adrianem Kuźniarem z roku 1984. To ja jestem identyczny z tym dzieckiem, jestem z nim tożsamy, choć oczywiście nie takożsamy. Nawiązując do myśli pewnego znanego boksera zawodowego, jestem zawsze ten sam, choć nie taki sam. W każdym razie tak powszechnie i spontanicznie myślimy i mówimy o tego rodzaju kwestiach. Co zatem konstytuuje to, że między pewną osobą w chwili T i pewną osobą w innej niż tej chwili zachodzi relacja tożsamości osobowej, a więc relacja identyczności numerycznej osoby w czasie. Zauważmy, że jeśli mielibyśmy podstawy, by sądzić, że istnieją kartezjańskie jaźnie, jaźnie pod pewnymi istotnymi względami podobne do dusz, w których istnienie wierzą chrześcijanie, to postawiony przez nas problem byłby łatwy do rozwiązania. Kryterium tożsamości osobowej dostarczałaby tożsamość takiej kartezjańskiej jaźni, to identyczność w czasie tej niepodzielnej porcji duchowej substancji, którą byłaby moja jaźń, sprawiałaby, że zachowywałbym identyczność w czasie, mimo że moje cechy fizyczne i psychiczne ulegałyby zmianie. Niestety, jak wiemy, to najpóźniej od czasów Davida Hume'a nie ma żadnych podstaw, by twierdzić, że tak rozumiane dusze istnieją. W konsekwencji w grę może wchodzić jedynie jakaś forma fizycznej lub psychicznej ciągłości, przy czym zarówno potoczne intuicje, jak i refleksja filozoficzna wskazują na ciągłość psychiczną jako zasadniczą. Zanim przejdziemy do naszego głównego problemu, przybliżmy nieco pojęcie psychicznej ciągłości. Nie będzie to ścisła prezentacja żadnego konkretnego ujęcia. Będą to jedynie uwagi wstępne, formułowane po to, abyśmy mniej więcej wiedzieli, o czym mówimy. Otóż o całościowo ujmowanym stanie mentalnym osoby X w chwili T powiemy, że jest powiązany z całościowo ujmowanym stanem mentalnym osoby Y w chwili T prime, zawsze i tylko wtedy, gdy wspomniane stany mentalne są do siebie istotnie podobne oraz jeden z nich jest przyczynowo zależny od drugiego. Jeśli rozważymy oddzielone krótkim okresem charakterystyki mentalne większości bytów traktowanych przez nas jako osoby identyczne w czasie, to zauważymy, że są one ze sobą powiązane w wyjaśnionym sensie. Tak więc mój całościowy stan mentalny w chwili teraźniejszej jest bardzo podobny do tego, w jakim znajdowałem się minutę temu, i jest przyczynowo zależny od tego wcześniejszego. Gdyby moja całościowa charakterystyka mentalna sprzed minuty była inna niż była, to moja teraźniejsza charakterystyka mentalna byłaby inna niż jest. O stanie mentalnym osoby X w chwili T powiemy, że jest ciągły ze stanem mentalnym osoby Y w chwili T prime, zawsze i tylko wtedy, gdy, wyrażając się obrazowo, możemy dotrzeć od jednego z tych stanów do drugiego, poruszając się po ścieżce wybrukowanej wyłącznie powiązanymi ze sobą stanami mentalnymi. Zauważmy, że nawet jeśli przyjmiemy, że moja charakterystyka mentalna z roku 1984 nie jest w wyjaśnionym technicznym sensie powiązana, z uwagi na ogrom istniejących różnic z moją teraźniejszą charakterystyką mentalną, to jednak jest z nią ciągła. Jest tak dlatego, że dla mojego stanu mentalnego z chwili T w roku 1984 istnieje taki mój stan mentalny z chwili T prime, późniejszej od T, z którym stan z chwili T jest powiązany.
Z kolei dla stanu filite prim istnieje taki mój stan mentalny z filite bis późniejszej od te prim, z którym stan z filite prim jest powiązany. I tak dalej, aż do mojego teraźniejszego stanu mentalnego. Na tej podstawie docieramy do prowizorycznego sformułowania kryterium tożsamości osobowej odwołującego się do pojęcia ciągłości psychicznej. Jeśli osoba X istniejąca w chwili T jest ciągła psychicznie z osobą Y istniejącą w pewnej różnej od T chwili T prim, to osoba X jest identyczna z osobą Y. Z kolei taka ciągłość psychiczna ma miejsce zawsze i tylko wtedy, gdy całościowo ujmowany stan mentalny, w jakim znajduje się osoba X w T, jest ciągły ze stanem mentalnym osoby Y w T prim. Literatura dotycząca problematyki tożsamości osobowej obfituje w fantastyczne scenariusze, stanowiące zarówno sprawdziany adekwatności proponowanych kryteriów tożsamości, jak i inspiracje dla dalszych badań w tym zakresie. W pierwszym kroku wyobraźmy sobie, że mój mózg przeszczepiono do innego, młodszego, pozbawionego mózgu ciała, a operacja się udała. Czy przetrwałem tę operację? Wydaje się, że tak. Jeśli akceptujemy ciągłość psychiczną jako kryterium tożsamości osobowej, to nie powinniśmy mieć w tym zakresie żadnych wątpliwości. Przed i po operacji istnieje ta sama osoba, ja. Tyle, że przed operacją istniałem w innym ciele niż to, w którym istnieją obecnie. Niestety, to nie koniec operacji. Kolejna polega na tym, że półkule mojego mózgu zostają od siebie oddzielone i każda z nich trafia do innego, pozbawionego mózgu ciała. Przyjmijmy, że cechy ludzkiego mózgu pozwalają na to, aby obydwie powstałe w wyniku tego rozszczepienia osoby zachowały ciągłość psychiczną ze mną, istniejącym przed operacją. Upraszczająco załóżmy, że osoby bezpośrednio po wybudzeniu są swoimi mentalnymi duplikatami. Ale z którą z tych osób jestem tożsamy? Kłopot z odpowiedzią na to pytanie polega na tym, że z jednej strony relacja ciągłości psychicznej zachodzi między mną sprzed operacji, a każdą z dwóch osób budzących się po operacji. Z drugiej natomiast nie mogę być identyczny z każdą z tych dwóch różnych osób, gdyż relacja identyczności jest relacją jeden do jednego. Wyobraźmy sobie na przykład, że te dwie osoby, które obudziły się po operacji, stopniowo wraz z upływem lat stają się istotnie od siebie różne pod względem posiadanych cech. Jedna zostaje wybitnym muzykologiem o szerokich horyzontach intelektualnych i estetycznych, druga zaś bezrobotnym, podupadłym na zdrowiu, narkomanem koncentrującym się każdego dnia jedynie na zdobyciu narkotyku. Jeśli ja sprzed operacji miałbym być identyczny z obydwiema osobami po operacji, to trzeba byłoby powiedzieć, że po pewnym czasie, po tejże operacji, zarazem, w tym samym momencie, wolę słuchać Mozarta niż się narkotyzować oraz wolę się narkotyzować niż słuchać Mozarta. Zarówno wiem, jak i nie wiem, kto skomponował mszę koronacyjną itd. Z tego i podobnych typów problemów towarzyszących zagadnieniu tożsamości osobowej Derek Parfit, wybitny, zmarły w 2017 roku filozof, wyciąga radykalny wniosek. Tożsamość osobowa nie jest ważna. Ważne jest co najwyżej to, czy w przyszłości będzie istnieć przynajmniej jedna osoba pozostająca ze mną, osobą istniejącą w chwili teraźniejszej w relacji psychicznej ciągłości. Ściśle rzecz biorąc, dla Parfita istotne może być także to, czy w przyszłości będzie istnieć osoba posiadająca odpowiednio dużą część mojego mózgu, ale ten wątek możemy pominąć. Możemy go pominąć, próbując wyjaśnić sedno parfitowskiego stanowiska. Dlaczego więc w zwykłych, codziennych sytuacjach, na przykład w sytuacjach zwykłych operacji medycznych,
Pytanie o to, czy to ja obudzę się po operacji, wydaje się istotne. Ano dlatego, że w takich standardowych okolicznościach moje przetrwanie jest konstytuowane przez istnienie po operacji osoby zachowującej ze mną ciągłość psychiczną. Obawiając się śmierci, obawiam się, jeśli jestem racjonalny, co najwyżej tego, że po operacji nie będzie już nikogo, kto byłby ze mną ciągły psychicznie. W przypadkach problematycznych, takich jak sytuacje rozgałęzienia, na przykład w sytuacji z dwoma budzącymi się po operacji osobami, mamy kłopoty z odpowiedzią na pytanie dotyczące tożsamości osobowej. Nie jesteśmy pewni, czy przetrwałem. Nie wiemy tego nie dlatego, że nie znamy jakichś istotnych faktów. Zakładamy, że wszystkie takie fakty znamy. W szczególności wiemy, że po operacji istnieją dwie osoby pozostające ze mną sprzed operacji w relacji psychicznej ciągłości. Nie wiemy, czy przetrwałem, jedynie z uwagi na to, że nie jesteśmy pewni, jak opisać wynik tej operacji. Oczywiście możemy temu zaradzić. Możemy eksplicite podjąć decyzję terminologiczną. Decyzję dotyczącą naszego pojęcia tożsamości osobowej i postanowić, że w momencie, w którym istnieje więcej niż jedna osoba psychicznie ciągła z osobą istniejącą wcześniej, nie ma nikogo, o kim można byłoby zgodnie z prawdą stwierdzić, że jest tożsamy numerycznie w czasie z tą wcześniej istniejącą osobą. Taka regulacja pojęciowa jest w pełni dopuszczalna. I taką narzucają nam podstawowe intuicje wiązane przez nas z pojęciem tożsamości. Na gruncie tej konwencji trzeba uznać, że operacji rozszczepienia mózgu nie przetrwałem. Mimo to operacja zakończyła się pełnym sukcesem. Zakończyła się sukcesem, gdyż jej wynik zachował wszystko, co praktycznie ważne dla przetrwania. Załóżmy, że dyskutowana operacja rozszczepienia mózgu nie wiąże się z żadnym ryzykiem medycznego niepowodzenia i że bez jej przeprowadzenia jakość mojego życia byłaby istotnie niższa niż jakość życia osób, które by się po niej wybudziły. Choć żadną z tych osób nie byłbym ja. Czy postąpiłbym rozsądnie, zgadzając się na taką operację? Naturalnie, tak właśnie bym postąpił.